Cześć, nazywam się Natalia Sisik i prowadzę swoje kanały w mediach społecznościowych. Dzięki internetowi miałam wielką przyjemność poznać niesamowitych twórców i artystów, którzy dzisiaj są także moimi dobrymi znajomymi i przyjaciółmi. Może się zdziwić się, ale w internecie powinny nami kierować te same wartości, które kierują nami w prawdziwym życiu. Jest to życzliwość, odwaga, rozsądek, uważność czy siła. Dzisiaj o tych wartościach porozmawiamy sobie z naszym pierwszym gościem, Rafałem Cieszyńskim. Znanym aktorem, ojcem dwójki dzieci, ale również osobą, która jest w Radzie Rodziców a z Asów Internetu. internetu tak Dzień dobry, <gry> bardzo mi miło, tym bardziej, że bardzo lubię Natalkę. Bo doceniam jej ogrom pracy na przykład na kanale YouTube, bo nie dość, że przekazuje fajne treści, to robi to w bardzo przejrzysty i sympatyczny, miły sposób. A poza tym, tak, Natalka wspomniała, że jestem ojcem dwójki dzieci, więc chcę pozdrowić Zośkę i Antka. Ja pozdrawiam również pozdrawiam serdecznie. od samego początku. No, słuchaj, nam tutaj się tak milutko zrobiło, a ja tutaj mam dla ciebie pewien quiz oraz zadanie, więc ja nie wiem, czy będziesz taki szczęśliwy, bo ja to zależy, czym mnie zaskoczysz. No dobra, no to słuchaj, jesteś gotowy, żeby zacząć? Dawaj. Dobra, więc uwaga, pierwsze pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, mhm. że twój syn przychodzi do ciebie, Antoni, i radośnie oświadcza: Tato, zrobiłem viral. No i co ty na to? Uwaga, mam dla ciebie warianty odpowiedzi. A. Wiosę go czym prędzej na oddział zakaźny. Mhm. B. Zarządzam natychmiastowy szlaban na komputer. Mhm. C. Proszę, żeby pokazał mi swoje dzieło i proszę, żeby wytłumaczył, o co w tym w ogóle chodzi. D. Dzwoni po pomoc do zaprzyjaźnionego informatyka. Tak, tak. To, to jest taki quiz z cyklu: Japoński wojownik. To A. Mintaj, B. Samuraj, C. Hugo kowontai. Więc ja myślę, ja myślę, że w tym <grym> przypadku wybrałbym C. Wiesz, zastanawiałem się, czy na ten oddział zakaźny, wiesz, wiral, to tak, tak brzmi dosyć tak, groźnie. Tak. Natomiast nie, jeśli moje dzieci cokolwiek robią i Zośka czasami, e, e, czasami sobie coś nagrywa. To, to staram się być blisko tego i, i, i proszę, żeby mi pokazały swoje dzieło, wiesz. Ja mnie też interesuje, jak się rozwijają dzieciaki, też, też pod kątem y, tych swoich małych dzieł, takich filmowych czy nawet internetowych, chociaż dzieci moje nie mają jeszcze 16 roku życia ukończonego więc nie mają swoich Instagramów i mediów społecznościowych. Natomiast y, y, na, nawet poprzez y, gry na PlayStation w które, które czasami Antek sobie gra, no to staram się mu przy, towarzyszyć w tym graniu i staram się, wiesz, jakby być odbiorcą tego, co, co, co on mi pokazuje, i uczestniczyć w jego świecie. Bo tak jak wiemy teraz, zwłaszcza w, w tym okresie naszym, kiedy, kiedy pandemia jest i tak dalej, te dwa światy zaczęły się wzajemnie przenikać i praktycznie to już nie ma oddzielenia na świat internetu i świat rzeczywisty, tylko to jest jak gdyby współistniejąca rzeczywistość. Słuchaj, no w ogóle z pierwszym pytaniem proszę ci fenomenalnie. Ale nie myślmy, że tak łatwo. Lecimy z kolejnym. Dobrze. Drugie pytanie. Twoja córka pokazuje ci na swoim telefonie filmik przedstawiający jej przyjaciela, który potknął się i w zabawny sposób upadł na trawę. Mm. Jak reagujesz? A. Śmiesz się razem z nią, a potem idziecie na lody. B. Prosisz o udostępnienie filmiku, po czym rozsyłasz go swoim znajomym. C. Tłumaczysz jej, że filmik rzeczywiście może wydawać się zabawny, ale udostępnianie go może sprawić koledze przykrość i lepiej zachować go dla siebie. Na przyszłość radzisz, że nie wolno takich rzeczy filmować. Czy D. Krzyczysz, że nie powinno się tak zachowywać i zarządzasz karę na telefon. Oczywiście kara do konta, oczywiście D. Nie, bzdura absolutna. <grym Wszyscy <grym wiemy, że należy wybrać C. Poza tym my uczymy naszych dzieciaków, w sensie ja i żona, uczymy nasze dzieci empatii. I to do tego stopnia, że kiedyś jak odwoziłem dzieci do szkoły i, i jakiś kierowca zajechał mi drogę w sposób mało elegancki, i ja ograniczam się, wiesz, jeśli chodzi o dobór przymiotników w takich sytuacjach, no ale akurat wtedy coś mi się wymsknęło może takiego nie, nieostrego, natomiast niezbyt miłego dla tego pana, to mój synek powiedział, wtedy Antek miał, nie wiem, 7 lat. Tak, pierwsza klasa. Powiedział, Tatusiu, nie możesz tak mówić do tego Pana, bo ty nie wiesz, może on w tej chwili nie wiem, jakaś przykrość go spotkał, Awww. albo każdemu zdarza się, wiesz, zamyśleć. I tak wiesz, tak mnie to... Z jednej strony tak zawstydziłem się, a z drugiej strony poczułem taką dumę, że wychowujemy w ten sposób dzieci, że mój synek tak mnie, wiesz, cofa na właściwą drogę. Więc, wow. więc tak, więc dzieci nasze są uświadomione, żeby, żeby mieć tą empatię i żeby nie robić no, zgodnie ze starym przysłowiem naszych babci nie rób drugiemu co tobie nie miłe. Mhm. Więc y, y, staramy staramy się dzieci nasze uwrażliwić i kiedy zdarzyłaby się taka sytuacja, to ja, ja jestem pewien, że, że moja Zośka, ani mój Antek nie umieszczałby tego w sieci. Tylko, tylko raczej. Nawet nie wiem, czy, czy wiesz, czy nagrywałby taką sytuację. Jak gdyby przez przypadek nagrali, to z pewnością nie umieściłyby tego moje dzieci w sieci, ponieważ mają tego świadomość, że później chłopiec mógłby, mógłby z tego powodu mieć przykrości. Ja myślę, że w ogóle taka świadomość tej odpowiedzialności w internecie jest niezwykle ważna i, i to jest cudowne, że w ogóle uczycie swoje dzieci tego. Ale powiedz też czy uczyć się, co wolno w internecie udostępniać, a czego nie? Tak, uczymy, uczymy. I, i dlatego też jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w, w Radzie Rodziców Asów Internetu, ponieważ tam jest gra, żeby dzieci nauczyć tej świadomości w internecie, żeby nauczyć y, bezpiecznego zachowania w internecie. Y, gra nazywa się y, Interlandia. Mój Antek ją uwielbia, Zośka zresztą tak samo. I e, dzięki tej Interlandii dzieciaki wiedzą, jakich treści należy udostępniać, wiedzą, co to są intymne treści, wiedzą, że numer telefonu, że numer konta, że nawet nazwisko jest taką e, informacją, której nie każdemu, którą nie każdemu można udostępniać. Kiedy rozmawiałem z taką moją serdeczną koleżanką, ona dała świetny przykład. Wiesz, bo ona powiedziała, jest nauczycielem w szkole podstawowej i tłumaczy swoim dzieciom, że internet i wszystkie treści, które tam się znajdują, to jest taki przystanek autobusowy. Internet to przystanek autobusowy z tablicą ogłoszeń. Na tej tablicy ogłoszeń możesz dać różne informacje. Możesz napisać na przykład, że szukasz pieska albo zaginionego kotka, ale też możesz napisać swój numer telefonu, możesz, dać, możesz podać wszystkie hasła do swojego konta albo swoich rodziców. I nie wiesz, co się z tym stanie, bo na ten przystanek przychodzą zarówno ludzie uczciwi, zarówno babcia z małą dziewczynką, bardzo serdeczna osoba, ale również może wejść złodziej. Może wejść człowiek, który nie ma dobrych intencji. W związku z tym to obrazuje dzieciakom w dobry sposób, co można dawać, a czego nie powinno się dawać. Ta świadomość, że na, na przystanek, czyli w przestrzeń tą internetową, może wejść człowiek, który nie do końca. Podziela nasze wiersze, nasze poglądy, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, jeśli chodzi o poszanowanie drugiego człowieka. No właśnie, ten rozsądek w internecie jest bardzo ważny. Czy ty masz jakieś tipy dla rodziców, jak nauczyć dzieci rozsądnie korzystać z internetu? Należy zacząć od tego, ile czasu dzieci mogą poświęcać na internet i czy w ogóle dzieciom pozwolić korzystać z tego internetu. Mhm. Odpowiedź na drugie pytanie jest oczywiście. Tak, bo internet to jest, można to postrzegać jako zagrożenie, mhm. ale można to też postrzegać internet jako medium, z którego możesz czerpać wiedzę, który jest nieograniczoną biblioteką, który nauczy cię wiesz, świata, gdzie możesz sp sprawdzać błędy ortograficzne, ale też słownik angielski, słownik hiszpański. No, jest to ogromne źródło znakomitej wiedzy. Ale yy, yy. Ile czasu mo można, bo, bo oczywiście powiedzieliśmy dzieciom, że mogą korzystać z internetu. Antek może sobie grać, Zosia może robić wieczno, oglądać sobie na przykład YouTube'a. Zastanawialiśmy się z żoną, ile czasu mogą na to poświęcić. I w jakiejś książce przeczytałem, że należy dzieci zapytać, ile chcą tego czasu tam spędzać. I dzieci mhm. same ci odpowiedzą. I my z żoną tak popatrzyliśmy na, na, na siebie, czy to rzeczywiście tak zafunkcjonuje. No i poszliśmy następnego dnia rano do dzieciaków i yy, mówimy: Słuchajcie. Ile czasu dziennie chcecie korzystać z internetu? I Antek powiedział 20 minut, a Zosia, bo jest starsza i cwańsza, 30 minut. I nas to strasznie zaskoczyło. I mówimy, i co? I tyle minut chcecie, tak? No tak, to wam wystarczy? Tak, czyli mamy deal. No tak i to rzeczywiście u nas funkcjonuje. Ważne jest też, drodzy państwo, żebyśmy dali dzieciom świadomość tego czasu, który tam spędzają. Ale my na przykład wykorzystujemy do tego mamy na, na, na jednej ściance w kuchni piekarnik, jakieś kilka urządzeń i one wszystkie mają wbudowany zegar i dzieciaki razem z alarmem, i dzieciaki same podchodzą. I e, tata chciałbym teraz skorzystać z, 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 wiesz, z, z, z tableta. Ja mówię, dobrze, no to ustaw czas i ustawia sobie na przykład sam 20 minut. Jak zegarek pika, to wtedy odkłada. No i czasami łapiemy się na tym, że mikrofalówkę na przykład ustawię, wiesz, popcorn się zrobił, pi, 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 pi. I Andek tak się orientuje, tato, ale ja nie mam, ja nie mam telefonu. Ja mówię, syneczku, bo to popcorn się zrobił, aha. Więc to, to też, wiesz, czasami ma biedny. tak dwa końce, ale to bardzo rzadko. Także jeśli zastanawiacie się, ile dzieci powinny korzystać z internetu, to zapytajcie je i one Wam odpowiedzą. Ja myślę, że to jest w ogóle super rada. E, totalnie bym się tego nie spodziewała, że tak to może działać, ale no słuchaj. Działa, działa. <gry> Super prototyp No właśnie, jeśli jesteśmy już przy temacie tipów i różnych rad, to jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, to jak uwrażliwiali, uwrażliwialiście swoje dzieci właśnie na ten temat, jak korzystają z Internetu, to co uważasz, że jest takie ważne, aby zachować um, tą? To bezpieczeństwo, tą intymność jednak. Nieudostępnianie treści, o których przed chwilą mówiliśmy. Mhm. Treści takich typowo osobistych. Przede wszystkim musimy zapoznać dzieci z tym, co jest nasze, co jest, co powinno być tajemnicą. Numer telefonu, wiesz, nawet nazwisko, mhm. numer piny, numer kont. No, no, informujesz dziecko o tym, co, co jest twoją własnością i nikt inny nie powinien, nie powinien tego znać. Poza tym... Dzieci też same zauważają, bo kiedyś, kiedyś yy, moja córka zapytała żony Mamusiu, bo ty dałaś to zdjęcie takie. I słuchaj, kto je widzi? Lata temu, wiesz? No wszyscy. Ale jak to wszyscy? No każdy, kto będzie chciał zobaczyć to zdjęcie. Aha. A złodzieje i bandyci też? I tak wiesz, i nam to dało do myślenia. To nie było jakieś zdjęcie rodzinne albo dzieci, albo kogokolwiek. Swoje zdjęcie po prostu, że ona dała. Ale sam fakt, na który zwróciło uwagę nasze dziecko. Już dał nam do myślenia, i też poprowadził nas, myśl na, na właściwy kierunek rozmowy z naszymi dziećmi. Bo później, kiedy one zaczęły korzystać z internetu, to, to często, wiesz, posługiwałem się tym, że uważaj, bo tam nie wiadomo, kto będzie to oglądał. Więc musisz pamiętać: jeśli ktoś nawiązuje z tobą kontakt, Antek czasami gra sobie, wiesz, na, na, na PlayStation czy na Xboxie, jeżeli ktoś nawiązuje z tobą kontakt, ty go nie znasz. To nie, nie odpowiadaj na jego, na jego zaczepki, bo nie wiesz, kto to jest. Nie, nie informuj go, nie, nie odpowiadaj na jego pytania. Jednocześnie dzieci nasze mają już teraz świadomość, że w czatach jest opcja blokowania. Więc, drodzy Państwo, jeśli mamy dzieci, które korzystają już z internetu, a myślę, że 90% korzysta, to e, nauczmy dzieci. Mechanizmów, które tam rządzą, i zapoznajmy je z tymi możliwościami, które internet daje, jeśli chodzi o ochronę. Czyli na przykład, tak jak mówiłem, blokowanie osób, które są dla nas podejrzane, czyli na przykład wyłączanie zupełne czatu, a poza tym ja myślę, że dosyć ważną informacją jest to, abyśmy, aby korzystanie z internetu nie było formą pozbycia się dziecka. Tylko, żebyśmy sami, w miarę możliwości, uczestniczyli w tych zabawach w internecie, żebyśmy poznawali Super. gry naszych dzieciaków. Bo zdarza się bardzo często, że mama, tata zaczyna wiesz, krzyczeć na dziecko albo mówić, że choć obiad jest, skończ w tej chwili. A dziecko spotkało się ze swoją społecznością, jeszcze teraz, wiesz, w tym okresie jest to dosyć mhm. ważne, ponieważ socjalizowanie się dzieciaków też odbywa się przez internet w jakiś sposób. Dokładnie. Więc Gra, załóżmy antek w jakąś grę. Spotkał tam swoich kolegów ze szkoły. Mają do zrobienia ważną misję. I dla nich w tym momencie to jest najważniejsze. I ta misja za chwilę ma być skończona, bo oni już zdobyli tyle kryształów albo tyle jakichś innych rzeczy, że zaraz będą po prostu, wiesz, czempionami. I to jest dla nich ważne. Dla całej, wiesz, tej grupy małych chłopaków, czy tam wiesz, dzieciaków z podstawówki. I nagle krzyczy tata, krzyczy mama. Rosół na stole, natychmiast chodź. A Boże tu wiesz, najgorzej. praca, nie wiem, praca sprzed kilku, wiesz, dni, w ogóle wszystko nabudowane. nie i nagle mogą osiągnąć, rosół natychmiast, masz tu być. No to przecież to jest tragedia dla dziecka. A w momencie, kiedy ja siedzę sobie z tym mantkiem, przynajmniej raz na jakiś czas siadam i wiem o co tam wiesz, chodzi, czy z Zosią na przykład siedzę i Zosia mówi, tato, ja tutaj montuję taki film, no to ja wiem, że, okej, okay, ja zawsze zadaję pytanie, a kiedy możesz przyjść? I on mi, nigdy mi moje dziecko nie odpowiedziało za pół godziny, tylko odpowiedział mi trzy minuty, pięć minut. Wiesz, pięć minut? No rosł trochę ostygnie, ale. Ale nie będzie tragedii, tak. Więc, szanowni Państwo, chodzi o to, żebyśmy towarzyszyli naszym dzieciakom w poznawaniu internetu, żebyśmy towarzyszyli naszym dzieciakom w, nawet w graniu, w rozrywce w, 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 za pośrednictwem internetu, żebyśmy wiedzieli i znali przestrzeń, w której poruszają się nasze dzieciaki. Tak jak wypuszczamy naszego synka, naszą córeczkę na podwórko, to wiemy, gdzie może być niebezpiecznie. Tam jest drabinka albo jakaś huśtawka, która może uderzyć, więc zwracamy na to uwagę. W internecie też. Jest, jest taka przestrzeń. Są punkty niebezpieczne, miejsca niebezpieczne i miejsca bezpieczne. I my jako rodzice musimy wiedzieć, gdzie nasze dziecko się znajduje. Oczywiście czasami przejdzie przez sobie, nie wiem, na, na drugą stronę trawnika, ale to nie jest jakaś tragedia. Chodzi o to, żebyśmy ogólnie mieli pojęcie, gdzie jest nasze dziecko. I tyle. Wymądrza się Cieszyński. Ale ja myślę, że bardzo, bardzo mądrze się wymądrzesz i bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo to jest niezwykle ważne. Jednak no, sporo rodziców nie ma tej świadomości, bo gdzieś tam nie żyje w tym świecie internetowym i po prostu ja, gdzieś tam Ja, ja, obok... ja też, Natalko, zwróciłem uwagę na to, co, co widzę, wiesz, i widziałem jeszcze bardziej przed, przed, przed lockdownem, przed pandemią, jak chodziliśmy do restauracji, jak, jak wiesz, prowadziliśmy normalne życie, że dużo rodziców, tak jak już wcześniej wspomniałem, pozbywa się dziecka, dając mu telefon albo dając mu tablet. I nie ma dziecka, bo rzeczywiście wtedy nie ma dziecka i wtedy ty możesz robić wszystko, co chcesz. Możesz sobie rozmawiać, śmiać się, jeść, chodzić, możesz pójść na siłownię, wrócisz i dziecko będzie w tym samym miejscu. Natomiast to nie o to chodzi, bo wtedy dziecko od nas się oddala. A chodzi o to, żebyśmy byli razem. Nawet wiesz, jak, jak jest, jak jest ta rozrywka, to to, co też powiedziałem, że to dajmy rozrywkę załóżmy na ten czas, kiedy na, 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 na to pół godziny, ale później niech dziecko do nas wraca. No. Poza tym też warto, no, jak babcie mówiły, babcie, dziadkowie i tak dalej, świeże powietrze jest bardzo ważne i o tym też wiemy. Więc wszystko we właściwych proporcjach. Okej, okay, to lecimy z kolejnym pytaniem. No i zobaczymy, jak sobie poradzisz z tym. Uwaga, sobota po południu. Twoje dziecko gra w grę komputerową. Nagle dostaje na czacie wiadomość od innego gracza, w którym ten prosi o jej telefon komórkowy i adres domowy. Co powinien zrobić rozsądny as internetu? A. Przesłać wszystkie dane, przecież na pewno inny gracz chce być po prostu w kontakcie. B. Poinformować rodzica i absolutnie nie dzielić się takimi informacjami. C. Wyłączyć grę i schować się pod kocem. D., wysłać mu tylko numer telefonu. Jak już wcześniej rozmawialiśmy o tym, Natalko, to, to nasze dzieci wiedzą dokładnie, że, że nie należy przekazywać żadnych informacji takim obcym osobom, bo, bo jednocześnie rozbudzi, wcześniej rozbudziliśmy w nich świadomość, że są to kompletnie obce osoby których nie znamy, których nie widzimy, dlatego nie dzielimy się informacjami, które są dla nas ważne, czyli nie dajemy numeru telefonów. A jeśli ktoś jest nachalny i ponownie, wiesz, na, e, e, zahacza i ponownie jakby wymusza e, e, uzyskanie Twojego numeru telefonu albo, albo czegoś, co jest dla nas ważne i co jest dla nas intymne, no to, to moje dzieci wiedzą dokładnie, jak blokować taką osobę jak, i, i przychodzą też do nas później, żeby ewentualnie zgłosić to. Jako, jako treść niebezpieczną, albo jako niebezpiecznego użytkownika, czy nękającego użytkownika. Tak, musimy uświadomić nasze dzieciaki, że są takie mechanizmy i jak one działają. Ja myślę, że właśnie tak zachowałby się rozsądny ad z internetu. Także no, zdałeś ten quiz nasz na szóstkę. <śm> 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 poradziłeś sobie świetnie, naprawdę, ale nie myśl, że to jest koniec. O mój! <śm> Panie! Więc uwaga, teraz będzie zadanie praktyczne. Mhm. Czy ty wiesz, co to jest bumerang? Ja. Wiem, co to jest bumerang, ponieważ A? z kolegami w teatrze czasami kręcimy sobie rzadko, ale czasami albo na planie zdjęciowym, czasami kręcimy sobie bumerangi, siedząc na przykład gram w takim serialu Ojciec Mateusz, więc z kolegami czasami czekamy na ujęcie, wiesz, w mundurach i jak siedzieliśmy jakiś czas temu na jednej ławeczce, tak się, wiesz. Zaczęliśmy bujać albo robić jakieś takie dziwne rzeczy, no i nagry, nagraliśmy to bumerangiem, także tak wiem, co to jest bumerang. Okej, okay, no to dzisiaj pokażesz mi swoje umiejętności, a Aty. ja postaram się jeszcze je trochę podszkolić i Dobrze, o to chciałam Cię wrócić bumeranga. bumeranga. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Było mi naprawdę niezwykle miło. Bardzo dużo się od Ciebie nauczyłam i chociaż nie mam dzieci jeszcze, to wezmę sobie do serduszka wszystkie Twoje rady, które były naprawdę cudowne i myślę, że inni rodzice też z nich skorzystają. I myślę, że taką płętą naszej rozmowy jest to, że właśnie internet jest miejscem, gdzie można przeżyć wspaniałe przygody. Nie tylko jakby samemu, ale właśnie rodzinnie, z dziećmi. Także bardzo Ci za to dziękuję. To ja bardzo dziękuję, jesteś cudowną osobą, Natalko. jestem Twoim fanem od teraz o. i liczę, wiesz, na ten, na ten kurs Bumeranga. A Państwa chciałem zaprosić na stronę Asów Internetu. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, jeśli chcecie być prawdziwymi przewodnikami Waszych dzieciaków w tym świecie, który stał się już światem realnym, bo kiedyś mieliśmy podział świat. W internecie i świat w realu, a teraz przez to, co się wydarzyło w osta przez ostatni rok, te światy się przeniknęły i tworzą jeden wspólny świat. Także jeśli chcecie być waszymi, yy, przewodnikami waszych dzieci, yy, jeśli chcecie yy, nauczyć się bezpieczeństwa w internecie, to zapraszam na stronę Asów Internetu, tam jest cały poradnik dla rodziny. Do tego jest jeszcze jedno fajne narzędzie dla naszych milusińskich, które nazywa się Interlandia, jest to gra, i dzieci nasze, grając tę grę, uczą się bezpieczeństwa, uczą się właściwego poruszania w tym rewelacyjnym, ale czasami bywa, że niebezpiecznym świecie. Ale jeśli wiemy, jak z niego korzystać, to ten świat internetu jest naprawdę błogosławieństwem, bo czerpiemy z niego wiedzę od tak. Więc zapraszam. Asy Internetu.